Dzień dobry, witamy na webinarze. Jeszcze może chwilę poczekamy, dosłownie pewnie parę sekund, ale widzę, że jeszcze kilka osób wchodzi, loguje się. Ale cóż, myślę, że możemy rozpocząć. Dzień dobry jeszcze raz, witam wszystkich serdecznie, dziękuję za przybycie. Witam serdecznie na webinarze dotyczącym audytu, a konkretnie roli audytora w całym procesie tworzenia jakościowych sprawozdań finansowych. Ja się nazywam Justyna Łukasiewicz i będę dla Państwa dzisiaj hostować ten webinar, a razem ze mną są Katarzyna Kubica, biegły rewident i associate partner, oraz Piotr Derylak, również biegły rewident, associate partner. Oboje są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w Rydlund Partner. Drodzy Państwo, spotykamy się tutaj w ramach celebrowania 30 lat Rydlund Partner w Polsce. Ten webinar jest jednym z cyklu, które zaplanowaliśmy w ramach jubileuszu 30-lecia. My jako firma jesteśmy na rynku od 1992 roku. Można powiedzieć, że jesteśmy umocnieni przeszłością i otwarcie patrzymy w przyszłość. To znaczy, że nie przestajemy współpracować z Państwem, z naszymi klientami, ale też szukamy nowych wyzwań, nowych rozwiązań i chcemy wspólnie z Państwem tworzyć i rozwijać tę przyszłość. Liczę, że temat dzisiejszy Państwa szczególnie zainteresuje. Ze spraw organizacyjnych możecie Państwo zadawać pytania na czacie, prowadzący odpowiedzą na pytania pod koniec webinaru. Jak nie na wszystkie, na pewno postarają się odpowiedzieć na chociażby na część, na większość z tych pytań. Prezentacja, jak i link do nagrania tego webinaru będzie do Państwa rozesłany pod koniec tego dnia, tak myślę, dziś, najdalej jutro. I cóż, ja życzę miłego odbioru, głos przekazuję Katarzynie, Piotrowi. Życzę miłego odbioru. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo Justyna za ten krótki wstęp. Ja nazywam się Katarzyna Kubica, jestem biegłym rewidentem i będę miała wspólnie z moim kolegą Piotrem dzisiaj przyjemność Państwu przybliżyć trochę naszą pracę i jej funkcjonowanie. W czasie naszego dzisiejszego webinaru chcielibyśmy omówić z Państwem następujące punkty. Zaczniemy od tego, że porozmawiamy troszkę o tym, na czym w ogóle podlega audyt finansowy. Następnie chcielibyśmy rozgraniczyć kwestię odpowiedzialności zarządu, Rady Nadzorczej, a odpowiedzialności biegłego za sprawozdanie finansowe. Dam też kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę, wybierając spółkę audytorską do współpracy. Porozmawiamy o tym, jakie znaczenie i wpływ ma szczególnie ten pierwszy audyt na jakość prowadzonych ksiąg. Opowiemy też krótko, jak my przeprowadzamy audyt i jakie są takie standardowe etapy każdego badania sprawozdania finansowego. Powiemy też krótko, jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia audytu i podsumowując, wymienimy najważniejsze korzyści, które płyną z badania sprawozdania finansowego. Więc myślę, że po zapoznaniu z tą agendą możemy pomału zaczynać. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest audyt. Pod audytem finansowym głównie rozumie się badanie sprawozdania finansowego, taki obowiązek ustawowy, które mają określone, wymienione w ustawie podmioty. Jednak audyt finansowy to nie tylko badanie sprawozdania finansowego, są to też inne usługi poświadczające, takie jak przeglądy sprawozdań finansowych, ale audyt finansowy zajmuje się też szeregiem innych usług, jak na przykład usługi takie typowo doradcze, zakresu rachunkowości, weryfikacja pakietów, jakieś przekształcania sprawozdań, też na przykład financial due diligence, ale my dzisiaj skupimy się właśnie na tym podstawowym zadaniem audytu, czyli badaniem sprawozdań finansowych. I celem takiego badania sprawozdania jest to, aby użytkownicy sprawozdania mieli wyższą pewność co do jakości tego sprawozdania. A więc celem badania jest uwiarygodnienie danych, które prezentuje spółka w swoim sprawozdaniu, tak aby użytkownik był pewny, że to sprawozdanie pokazuje prawdziwy i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej przedsiębiorstwa, a także jej wyniku finansowego, oraz też oczywiście, że wszystkie te dane, które są zawarte w sprawozdaniu, są zgodne z przepisami ustawy rachunkowości, jeżeli w oparciu o takie standardy to sprawozdanie jest przygotowywane, lub innych wytycznych sprawozdawczych. I potwierdzeniem tej wiarygodności jest opinia, którą wydaje niezależny biegły rewident. Opinia jest elementem sprawozdania z badania. Sprawozdanie z badania to taki raport, który jest odpowiednio ustrukturyzowany i musi zawierać wszystkie elementy wynikające ze standardów badania. I to właśnie w tej opinii biegły wyraża opinię o tym, że sprawozdanie jest zgodne lub niezgodne z rzeczywistością. W czasie badania biegły przeprowadza różne procedury, o których troszeczkę później powiemy, i zbiera dowody badania, które właśnie stanowią dla niego podstawę oceny tego sprawozdania. I biegły zawsze wypowiada się, czy sprawozdanie finansowe jest w swojej opinii o tym, czy sprawozdanie jest wolne od istotnych zniekształceń. Istotność to jest takie charakterystyczne pojęcie dla świata audytowego, gdyż faktycznie biegły i zespół badający nie skupia się na jakichś kwestiach bardzo drobnych, tylko analizuje te sprawozdanie pod kątem istotnych zniekształceń, istotnych, czyli takich, których jakby pominięcie poprawy takich zniekształceń w sprawozdaniu powodowałoby, że ten obraz prezentowany przez dane sprawozdania nie są rzetelne. Czyli tak krótko podsumowując, po prostu celem audytu jest to, aby niezależny od spółki zewnętrzny ekspert, fachowiec potwierdził, że dane w sprawozdaniu są OK. Oczywiście badanie sprawozdania finansowego, tak jak wspomniałam wcześniej, jest uregulowane ustawą o rachunkowości i niektóre z podmiotów, które kontynuują swoją działalność, mają obowiązek poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu. I te podmioty możemy podzielić co do zasady na trzy takie grupy. Nazwałam tutaj pierwszą grupę instytucje sektora finansowego, to są wszystkie podmioty typu banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, następnie wszystkie spółki akcyjne oraz pozostałe podmioty, które po przekroczeniu odpowiednich wskazanych w ustawie o rachunkowości limitów są zobligowane do badania sprawozdania finansowego. Te limity dla tych pozostałych jednostek, czyli tego trzeciego bloku, który zaprezentowałam na poprzednim slajdzie, to są trzy progi. Po spełnieniu dwóch z tych trzech progów podmiot ma obowiązek poddać swoje sprawozdanie badaniu. Progi ocenia się, obowiązek badania za dany rok sprawozdawczy ocenia się na podstawie danych z roku poprzedniego, a te progi to 50 osób średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 2,5 miliona euro sumy bilansowej i 5 milionów przychodów ze sprzedaży. Czy to jest dużo, czy mało? Szczerze mówiąc, progi chyba nie są zbyt wysokie, gdyż do obowiązku badania zaliczają się też podmioty, które ustawa o rachunkowości kwalifikuje jako podmioty małe. To są te spółki, które mogą korzystać z różnego rodzaju uproszczeń w sprawozdawczości. Czy można jakkolwiek swoim sprawozdaniem finansowym sterować, żeby nie podlegać temu obowiązku badania? Jeżeli sobie tak myślę, to jeżeli bym miała odpowiedzieć na to pytanie, to wydaje mi się, że takim czynnikiem, którym potencjalnie można by było gdzieś sterować, jest na przykład suma bilansowa, tak? Poprzez to, że na przykład gdy spółka ma zobowiązania na koniec roku i ma środki pieniężne, jest w stanie skrócić tą sumę bilansową, dokonując odpowiednich płatności z wyprzedzeniem, ale to wszystko oczywiście w ocenie spółki i tego, czy faktycznie chce uniknąć tego obowiązku. gdyż my z naszej strony bardzo zachęcamy, aby audytu nie traktować jako takiego przykrego obowiązku i nieprzyjemnej konieczności. Prawda jest taka, że każdy podmiot, niezależnie od tego, czy jest zobligowany, czy nie, może skorzystać z usług badania sprawozdania finansowego i weryfikacji tych danych. O szczególnych korzyściach płynących z tego opowiemy na późniejszym etapie. Ale faktycznie wydaje nam się, że ta sytuacja na rynku się troszeczkę zmienia, ale faktycznie jest wiele takich podmiotów, które traktują ten audyt jako taką nieprzyjemną konieczność. Czasem próbują na podstawie stwierdzeń biegłego gdzieś tam winić księgowość czy osoby odpowiedzialne w spółce, ale faktycznie zachęcamy do tego, żeby nie traktować tego w ten sposób, gdyż faktycznie biegły jest partnerem dla państwa, i z jego doświadczenia, które obserwuje w wielu spółkach, z którymi ma doświadczenie, można wyciągnąć ciekawe wnioski i wprowadzić do swojej spółki jakieś rozwiązania, które mogą się w przyszłości państwu przydać i usprawnić działanie spółki czy tego procesu sprawozdawczości finansowej. No takim przykładem, jakbym mogła powiedzieć z życia, to na przykład była taka sytuacja, że w jednej spółce handlowej handlowcy mieli takie bonusowe wynagrodzenie w oparciu o wystawione faktury, tak? I my w czasie badania zwróciliśmy uwagę na fakt, że okej, w oparciu o wystawione faktury, ale czemu na przykład nie patrzeć jeszcze do tego na wiekowanie, czy na fakt, czy te faktury są zapłacone. I proszę sobie wyobrazić, że faktycznie w tym podmiocie okazało się, że był problem z tym, że jeden z handlowców wystawiał po prostu puste faktury, które po otrzymaniu bonusu gdzieś tam korygował, wystawiając faktury korygujące, ale za dany okres zależało mu na tym, żeby jakiś poziom obrotu wykazać i otrzymać określoną premię. Także myślę, że poza takim wprost uwiarygodnieniem danych finansowych są również inne korzyści, o których jeszcze będziemy wspominać w późniejszej części naszego webinarium. Kolejnym punktem, o którym chcielibyśmy dzisiaj wspomnieć, jest podział odpowiedzialności między odpowiedzialności spółki, kierownika jednostki, a odpowiedzialności biegłego rewidenta. Bo wydaje mi się, że tutaj faktycznie ten element jest często nie do końca dorozumiany. Prawda jest taka, że ustawa o rachunkowości, odpowiedzialność za ogólnie rachunkowość, ale również za sprawozdanie finansowe pozostawia na kierowniku jednostki, czyli w większości przypadków członkach zarządu. I to faktycznie oni są odpowiedzialni za to, za sporządzenie sprawozdania finansowego, które jest zgodne z polityką rachunkowości, standardami rachunkowości, w oparciu o które sporządza się to sprawozdanie, ale też innymi obowiązującymi spółkę przepisami prawa i umowami. To sprawozdanie, za które odpowiedzialny jest zarząd, oczywiście powinno być sporządzone w oparciu o prawidłowo i rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe, ale kierownik jednostki odpowiedzialny jest również za to, aby w spółce wdrożyć odpowiedni system kontroli wewnętrznej, którą on uznaje za niezbędną, aby umożliwić w ogóle sporządzenie takiego sprawozdania finansowego nie zawierającego błędów. I jeżeli spółka faktycznie podpisuje umowę z biegłym rewidentem, to na etapie tej akceptacji zlecenia tak jak zarząd jest zobligowany potwierdzić biegłemu, że rozumie tą odpowiedzialność swoją. Także to nie jest tak, że biegły rewident, badając sprawozdanie, ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie. Biegły ma swoją odpowiedzialność, odpowiada on oczywiście za to, że wydaje rzetelną i prawidłową opinię, jednak nie ponosi tej odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe kierownik jednostki nie jest w stanie się tej odpowiedzialności przenieść na biegłego. To taka formalna kwestia. I faktycznie Rada Nadzorcza też wspomaga tutaj zarząd w zapewnieniu tego, aby sprawozdanie spełniało wymagania przewidziane wszystkie w ustawie o rachunkowości, a członkowie tej Rady Nadzorczej są również odpowiedzialni za to, aby nadzorować cały proces sprawozdawczości finansowej spółki. Ustawa wskazuje odpowiedzialność karną, która leży na kierowniku jednostki oraz osobie, której powierzono księgi rachunkowe, za to, że jeżeli sprawozdanie nie zostało sporządzone, zostało one sporządzone niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub przedstawia nierzetelny obraz sytuacji finansowej, majątkowej spółki i jej wyniku finansowego. Ponadto kierownik jednostki odpowiada również za niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu, w przypadku gdy to badanie jest oczywiście obowiązkowe, nieudzielenie lub udzielenie niezgodnego ze stanem faktycznym informacji biegłemu podczas badania oraz odpowiada również za niezłożenie sprawozdania finansowego w sądzie. Rozgraniczając teraz to biegły rewident, tak jak wspomniałam wcześniej, nie ponosi odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe. On odpowiada za opinię, którą wydaje. Właśnie w sprawozdaniu z badania bardzo szczegółowo wskazane jest to rozgraniczenie odpowiedzialności zarządu i odpowiedzialności biegłego. Jest to istotne, aby było dobrze zrozumiałe. Ustawa o rachunkowości na biegłym również kładzie odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy wydaje ono nierzetelną opinię. I trzeba pamiętać o tym, że faktycznie celem biegłego w czasie badania jest uzyskanie takiej racjonalnej pewności, bo nigdy nie jest to taka 100-procentowa pewność, ale to jest racjonalna pewność na podstawie procedur, że może on w ten sposób, które wykonuje, na podstawie ich jest w stanie wypowiedzieć się, że to sprawozdanie nie zawiera jakichś istotnych zniekształceń, błędów. Biegły rewident odpowiada za to faktycznie, że to badanie zostało przeprowadzone zgodnie ze standardami badania oraz zgodnie z wymogami ustawy o biegłych, ustawy o rachunkowości. I my tutaj mamy organ nadzorczy PANA, w którym każda firma audytorska podlega okresowej weryfikacji swojej pracy. To jest powstanie tego organu stosunkowo niedawno zmieniło troszeczkę podejście do kontroli, więc możemy tutaj powiedzieć, że faktycznie te kontrole są bardzo szczegółowe i wymogi faktycznie dokumentacyjne związane z przeprowadzaniem badania są bardzo wysokie. Także naprawdę na biegłym, mimo tego, że nie odpowiada za sprawozdanie finansowe, ciąży duża odpowiedzialność za efekt końcowy jego pracy. Ja teraz zajmę się następną częścią, czyli jakby omówimy bardzo takie praktyczne rzeczy, na co zwrócić uwagę, wybierając spółkę audytorską, czyli po prostu kto wybiera spółkę audytorską. Jeżeli już będziemy wiedzieli, że będziemy podlegać obowiązkowi badania, przystępujemy do następnego etapu, czyli wyboru firmy audytorskiej. No, w tym etapu musimy wiedzieć, kto ją wybiera, no i zgodnie z artykułem 66 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej, której celem będzie wykonanie badania, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, czyli na przykład w spółce z o.o. będzie to walne zgromadzenie, w jednoosobowej działalności gospodarczej będą to właściciele, w spółce cywilnej, w spółce partnerskiej czy spółce komandytowej będą to wspólnicy. I teraz takiego wyboru dokonuje oczywiście organ zatwierdzający, jednak kierownik jednostki musi jakby przygotować kierownik jednostki lub rady nadzorcza przed wyborem odpowiedniego podmiotu do badania sprawozdania finansowego powinni na początku podjąć pewne procedury. Pierwszym jakby etapem ich procedur powinno być zweryfikować, czy firma świadczy usługi audytorskie. Jako że zawód audytora jest zawodem zaufania publicznego, wszystkie informacje o firmie audytorskiej, o biegu w rewidentach są oficjalnie dostępne i można je w łatwy sposób zweryfikować. Pierwszym etapem to będzie weryfikacja, czy w ogóle firma audytorska ma uprawnienia do świadczenia usług audytorskich, czyli usług rewizji finansowej. No i tutaj w bardzo łatwy sposób wchodzimy sobie na stronę PANA. Tam mamy taką zakładkę firmy audytorskiej i wyszukujemy interesującą nas firmę, czy firma ta świadczy dalej usługi audytorskie. Również na stronie PANA istnieje również możliwość weryfikacji podmiotów, na które zostały nałożone kary administracyjne. Jest to o tyle ważne, że jeżeli mamy dużo tych kar administracyjnych na firmy audytorskie lub osoby z tych firm, no to niestety nie świadczy to dobrze o firmie audytorskiej i jakby jej jakość jest jakby już z góry niska, dlatego dobrze też zweryfikować, czy spółki po prostu poprawnie wykonują swoje zlecenia. Następnym etapem warto też również zweryfikować biegłego rewidenta. Również tutaj akurat na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jesteśmy w stanie sprawdzić każdą osobę, która wykonuje swój zawód. No i oczywiście w jakiej instytucji zdobyła doświadczenie. Jest tam całe, klikając na konkretną osobę, czy to na kasie, czy na mnie, możemy po nazwisku łatwo szukać audytora i w której firmie audytorskiej współpracowała wcześniej, czy współpracuje teraz. Jest to o tyle też ważne, że widzimy też pewne doświadczenie tego audytora. Również dobrze też przed wyborem firmy audytorskiej zapoznać się z zespołem, który będzie pracował z nami, więc jakby to są takie pierwsze podstawowe procedury przy wyboru firmy audytorskiej. Następnym etapem jest jakby weryfikacja niezależności i bezstronności firmy audytorskiej. No niestety przepisy zmuszają nas, że musimy być niezależni w stosunku do danej firmy audytorskiej, czyli nie możemy mieć powiązań osobowych, rodzinnych z takimi firmami i to jest jakby następna rola, którą trzeba zweryfikować. Jesteśmy tu dość mocno ograniczeni tymi przepisami, dlatego często może się zdarzyć, że nie będziemy mogli świadczyć usług audytowych z różnych względów. Dlatego ta niezależność i bezstronność jest bardzo ważna przy wyborze firmy audytorskiej. Później należy pamiętać, że umową z firmą audytorską powinno się zawrzeć na okres co najmniej 2 lat. Regulują to zmienione przepisy ustawy o rachunkowości, aczkolwiek okres 2-letni obowiązuje dla firm, które mają obowiązek badania. Dla firm, które jakby nie mają obowiązku badania lub kontynuują współpracę z firmą audytorską, jest możliwość zawarcia umowy na 1 okres. Następnym etapem, na który należy zwrócić uwagę, jest renoma firmy audytorskiej, żeby ją zweryfikować. Łatwo to można sprawdzić poprzez sprawdzenie miejsca publikowanych corocznie w rankingach spółek audytorskich, na przykład przez portal Rzeczypospolitej Polskiej lub inne portale. No i tutaj dobrze, żeby ta firma jakby była na tej liście, tak? To nie chodzi o to, żeby była pierwsza czy druga, ale żeby się znajdowała przynajmniej w pierwszej setce tych firm, to znaczy, że jakby mają pewien poziom obrotów, świadczą pewne usługi, są też kontrolowane przez pana i jakby ich jakość jest okresowo weryfikowana przez jakby pana. Dlatego należy też jakby, to jest to ważne, żeby się nie okazało, że na przykład popiszemy spółką, której nie ma nigdzie na liście, jakąś spółką krzak audytorską, która potem może nie mieć formalnych jakby możliwości doświadczenia takich usług. Kluczowym aspektem jest również doświadczenie firmy audytorskiej w zakresie badania spółek konkretnej branży, czyli jeżeli jesteśmy w branży motoryzacyjnej, budowlanej, to wtedy szukamy sobie audytorów, którzy się specjalizują w tych branżach. Również spółki się specjalizują, firmy audytorskie również się specjalizują na przykład w badaniu spółek giełdowych, w badaniu na przykład podmiotów IT. No tutaj jest jakby spektrum doświadczenia jest dość szerokie, dlatego dobrze sobie zweryfikować, czy spółka audytorska ma doświadczenie w konkretnej branży. Szczególnie jeżeli to jest branża nietypowa, na przykład, nie wiem, hodowla zwierząt czy innego takiego typu, w którym nie każda firma audytorska się specjalizuje. No i przy wyborze firmy audytorskiej organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego powinien przede wszystkim sugerować się jakością świadczonych usług, a nie ceną. Jest to o tyle ważne, że jakby cena nie odzwierciedla jakości świadczonych usług. No jak to mówi chińskie przysłowie, tanie rzeczy nie są dobre, a dobre rzeczy niestety nie są tanie. I następnie przejdziemy do znaczenia i wpływu pierwszego audytu na jakość prowadzonych ksiąg. Jakby dlaczego wspomnieliśmy o tym pierwszym audycie? Jest o tyle ważne, ponieważ jakby on konfrontuje oczekiwania księgowych i zarządu co do poprawności dotychczasowo prowadzonych ksiąg ze stanem faktycznym. Jakby na początku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób właściciele czy zarząd, jakby nie znający się na szczegółowych zasadach rachunkowości czy podatkach, mają mieć pewność, że ta spółka, w której jakby zainwestowali czy którą się zajmują, jest dobrze prowadzona, jest dobrze księgowana, jest dobrze wyliczony podatek. No, nie mają takiej stuprocentowej pewności, jakby budują swoje zaufanie, budują na zaufaniu do pewnych osób. Dlatego też ten pierwszy audyt jest ważny w kontekście pierwszego audytu, ponieważ jakby jest to taka weryfikacja, czy faktycznie ta pani księgowa Basia, powiedzmy sobie, faktycznie dobrze księguje, czy faktycznie wylicza prawidłowo podatki, czy może na przykład jakby jej jakość jakby odbiega od jakby standardów. Jest to tyle ważne, że lepiej jakby zawczasu jakby mieć tą świadomość, że mamy pewne niedociągłości niż później w przypadku złożenia takiego sprawozdania czy kontroli podatkowej. Więc ten pierwszy audyt ma taką jakby skonfrontować to, co oczekują księgowi, zarząd z tym, co jest faktycznie. Firmy audytorskie świadczą swoją jakość na dość wysokim jakby poziomie, więc każda firma audytorska ma podobne standardy, dlatego też jakby ta weryfikacja powinna być u każdej firmy też podobna. Następnie pierwszy audyt ma znaczenie na jakby poprawność ujęcia sal, bilansu otwarcia i księgowań w trakcie roku. Czyli oprócz tego, że my weryfikujemy całe jakby sprawozdanie finansowe, również cofamy się do bilansu otwarcia roku poprzedniego. Jest to o tyle jakby może niekomfortowe, dlatego że jakby my musimy się cofnąć do roku poprzedniego i sprawdzić, czy faktycznie te zamknięcia na poprzednim roku były prawidłowe, żeby to sprawozdanie, żeby uznać nasze sprawozdanie za poprawne, tak, za ten bieżący rok. Następnie następnie pierwszy audyt ma na celu zweryfikowanie zapisów księgowych pod kątem fikcyjnych księgowań. To jest istotnych zdarzeń gospodarczych, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Na przykład zdarzały nam się takie sytuacje, że występowały dość istotne braki w stanach magazynowych, spółka ewidencjonowała pewne stany magazynowe, a fizycznie ich nie było. Okazywało się często, że były należności jako pełnowartościowe, a na przykład nie były już spłacane przez okres 10 lat. I one jakby były umowane w księgach i ewidencjonowane. Również błędy w wycenach kontraktów czy różnego rodzaju specyficznych wycenach się często zdarzają. I to jest często przy pierwszych audytach. Spółka, która jest pierwszy raz audytowana, jakby tak konfrontuje swoją rzeczywistość z tym, co powinno być faktycznie. Spółki, które są audytowane co roku, raczej te błędy się już nie zdarzają. Więc jakby ten pierwszy audyt ma naprawdę ważne, kolosalne znaczenie tutaj dla działalności spółki. No i następnym jakby celem pierwszego audytu jest rozwiązanie głównych obszarów ryzyka dotyczących działalności danej jednostki. My rozpoznajemy te ryzyka, analizujemy to razem z zarządem i spółką, no i też dajemy różnych wskazówek do ewentualnych przeciwdziałań. Przy pierwszym audycie również stwierdzamy poprawność wykazaną przez jednostkę beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. i ewentualne weryfikacja potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest to o tyle ważne, gdyż te konsekwencje nieprawidłowych rejestracji beneficjentów rzeczywistych czy braku ich rejestracji, konsekwencje karne są dość istotne, dlatego ta weryfikacja jest też tak niezależnie od tego, jest istotnym elementem tego audytu. No i ponadto zlecenie przeprowadzenia badania czy też przeglądu sprawozdania finansowego wyspecjalizowanej instytucji audytorskiej ma na celu potwierdzenie przez audytora autentyczności i ważności transakcji handlowych, a także zbadanie dokumentów finansowych pod kątem ich poprawności i rzetelności. Tak więc weryfikujemy tutaj poprawność transakcji i rzetelność prowadzonych ksiąg i ewentualnie jak powstają niedociągnięcia, no to wtedy informujemy o tym spółkę i kierownictwo. Następnym znaczeniem pierwszego audytu jest ochrona przedsiębiorstwa przed potencjalnymi szkodliwymi działaniami lub oszustwem ze strony pracowników, kierownictwa lub kontrahentów. No tutaj zdarzają się różne sytuacje, oszustwo jest, niestety funkcjonuje i trzeba niemu przeciwdziałać się. Zarówno pracownicy są w stanie dokonać oszustwa, zarząd, kierownictwo, również kontrahenci. Audytor jako niezależny podmiot ogranicza lub redukuje skalę tych możliwych oszustw lub nieprawidłowości. Również pierwszy audyt dokonuje analizy i wyceny wartości finansowej aktywów i pasywów przez biegłego rewidenta. Sprawdza, czy te nasze aktywa są realne. Realność sprawdzamy pod względem księgowym, a nie rynkowym. I tutaj może powstać różnica, gdyż my realność aktywów i pasywów weryfikujemy pod względem ustawy o rachunkowości, więc czy jest poprawna, czy nie. Pierwszy audyt dostarcza obiektywnie ocen na temat kondycji, w jakiej znajduje się aktualnie przedsiębiorstwo i jakie posiada perspektywy dalszego działania. Trzeba też wiedzieć, że audyt odbywa się retrospektywnie, a nie w czasie rzeczywistym, dlatego im później przeprowadzamy audyt, te wnioski są dla zarządu mniej aktualne, tak? Gdyż sprawozdanie finansowe z reguły spółki zamykają na koniec roku, a weryfikacja tego odbywa się od stycznia do czerwca roku następnego. I następnymi znaczeniem pierwszego audytu jest to, że rzetelnie przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego może pomóc jednostce w usprawnieniu procesu kontroli wewnętrznej, a także w efektywniejszym zarządzaniu kapitałem czy obiegiem dokumentów. Na przykład naszym standardem jest wydawanie takiego uwag o badaniu wstępnym, którym wskazujemy główne ryzyka i główne wady w kontroli wewnętrznej, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe i rekomendacje, w jaki sposób spółka powinna to w stanie poprawić, żeby ograniczyć te ewentualne niedociągnięcia. Również poprzez identyfikację potencjalnej słabości jednostki audytor może dodatkowo udzielić stosownych rekomendacji co do dalszej działalności w zakresie zwiększenia efektywności działania. Pierwszy audyt weryfikuje poprawność pracy pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Małe biura rachunkowe często bardziej skupiają się na poprawności podatkowych ksiąg niż na przepisach finansowych, co stwarza ryzyko prowadzenia ksiąg rachunkowych niezgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami o rachunkowości. No i tutaj niestety, ale jest dość często praktyką, że małe biura rachunkowe są dobre, ale one są dobre dla małych i średnich podmiotów, ale przy dużych, specyficznych firmach ten proces outsourcingowy często się nie sprawdza. I tutaj naprawdę trzeba zwrócić uwagę, że małe biuro rachunkowe powinno obsługiwać te mniejsze podmioty, większe, ewentualnie większe podmioty. No i nasze biura rachunkowe dość często te mniejsze skupiają się tylko na przepisach podatkowych, a nie interesują się dość poprawnością zgodnie z ustawą o rachunkowości, co może potem świadczyć o tych sprawozdaniach, które są służone do KRS-u, że one są po prostu niepoprawne, jeżeli na przykład nie podlegają obowiązkowemu audytowi. No i ponadto jednostki, której sprawozdanie finansowe zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta, są postrzegane jako bardziej wiarygodne w oczach potencjalnych kontrahentów, inwestorów oraz banków. No, często banki wymuszają jakby obowiązek przeprowadzenia audytu przy jakichś na przykład dużych kredytach, więc jakby często też jest taki obowiązek, który już same banki widzą, że jest potrzebny. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych charakteryzuje się obiektywnością w stosunku do weryfikowanej jednostki, co powoduje rzetelny i bezstronny raport z badania. Jakby którzy są jakby niezależni i to zarówno do zarządów, do księgowości, do kontrahentów. Jakby my jakby nie faworyzujemy żadnej strony, jesteśmy obiektywni w tym, co robimy i też jakby wykonujemy swoją pracę niezależnie, kto nas zatrudnia, kto nam jakby daje zlecenie i nasze jakby muszą być, nasze efekty prac muszą być niezależne. I teraz procedury i etapy przeprowadzenia audytu, to tutaj pani Kasia. Dokładnie. Jak już wiemy, czym jest audyt, jakie jest jego znaczenie, w szczególności gdy robimy to po raz pierwszy i na co zwracamy uwagę, wybierając audytora, z którym chcemy współpracować. Chcielibyśmy Państwu przedstawić pokrótce, jakie są takie elementy kluczowe przeprowadzenia audytu, tak aby ta procedura była w miarę dogodna i jak najmniej obciążająca obie strony. Pierwszym takim etapem badania jest tak zwana akceptacja zlecenia. Jest to właśnie etap, w którym podpisywana jest umowa między biegłym a klientem badania. I na tym etapie z takich kluczowych kwestii jest właśnie ta weryfikacja zagrożeń dla niezależności, którą odpowiednio udokumentować w swojej dokumentacji, że faktycznie wszystkie przesłanki, które zagrażają jego niezależności, są wyeliminowane i może on podjąć się tego zlecenia. Oczywiście wszystkie kwestie formalne na tym etapie są domykane, związane z postanowieniami umownymi, ale też na tym etapie, w momencie kiedy biegły weryfikuje potencjalne zagrożenie niezależności, może on już wstępnie oceniać, jakie czynniki ryzyka będzie musiał w trakcie badania pokryć swoimi procedurami. Prawda jest taka, że wiele tych etapów badania sprawozdania finansowego są dla Państwa jako klientów badania praktycznie niewidoczne, prawda, bo biegły pojawia się, czy teraz już w dobie pandemicznej, kiedy większość audytów jest przeprowadzone w formie hybrydowej albo niektóre praktycznie prawie w całości zdalnie, to faktycznie Państwo widzicie tą pracę, gdzie zespół kiedyś, powiedzmy, był kilka dni na badaniu wstępnym, następnie na badaniu zasadniczym u Państwa i to był koniec tego, co de facto klient widzi. Ale faktycznie trzeba sobie zdać sprawę, że standardy badania w Polsce, jeszcze tak to powiem krótko, mamy co do zasady implementowane międzynarodowe standardy badania, więc faktycznie jakość tych badań jest wysoka i standardów jest bardzo dużo, których musi tutaj biegły wypełnić, więc sporo tej pracy takiej dokumentacyjnej związanej faktycznie z oceną ryzyka, odpowiedzi na nie, planowaniem odpowiednich procedur jest dla Państwa niewidoczna, a zajmuje faktycznie bardzo, bardzo dużo czasu, jest kluczowa dla tego, aby badanie było przeprowadzone prawidłowo i wykryło potencjalne nieprawidłowości. Więc na tym etapie, jeżeli już to zlecenie mamy zaakceptowane, umowa jest podpisana, to następnym etapem standardowo jest badanie wstępne. Pierwszym etapem tego badania jest faktycznie planowanie tych procedur, które wykonujemy w czasie badania wstępnego, ocena ryzyk, na jakie jest narażona spółka. Może to tak szumnie brzmi, ale to na przykład są takie kwestie jak w przypadku spółek, które mają rozdrobnioną strukturę należności, to biegły może ocenić, czy ryzyko jest takie, że że będą występowały przeterminowane należności, które będą trudno ściągalne ze względu na to, że jest ich bardzo dużo, spółka może potencjalnie nie panować nad ich wiekowaniem i odzyskiwaniem. Także takie ryzyka może ocenić i następnie, jeżeli takie ryzyko jest zidentyfikowane, to biegły rozmawia z kierownikiem jednostki lub osobami przez niego wyznaczonymi, jakie procedury spółka w związku z tym wdrożyła u siebie. No i odpowiednio, jak ma już taką wiedzę, planuje, na tej podstawie biegły planuje procedury, które będzie chciał w obszarze tych przykładowych należności przeprowadzić, czyli na przykład uzgodnienie struktury wiekowej, potwierdzenie SALT, sprawdzenie weryfikacji kompletności odpisu aktualizującego itd. Na tym etapie, szczególnie oczywiście w sytuacji, gdzie mamy do czynienia pierwszy raz z naszym klientem badania, najważniejszą kwestią jest faktycznie poznanie jednostki i jego otoczenia, czyli zapoznanie się z tym, jak spółka funkcjonuje, jakie ma systemy kontroli wewnętrznej, jaką ma konkurencję, jakich ma użytkowników sprawozdania. To wszystko wpływa na te procedury, które biegły przygotowuje do przeprowadzenia w trakcie badania. Tutaj mamy właśnie dalej ten już wspomniany wcześniej system kontroli wewnętrznej, czyli tutaj również odpytujemy, przepytujemy, dowiadujemy się, jakie kontrole Państwo u siebie wprowadziliście, tak? Czyli że jest kontrola 4 oczu, że jest odpowiednia akceptacja faktur zakupu, że odbiorcy mają odpowiednie kwoty limitów, do których mogą mieć zadłużenie na danym etapie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten system kontroli wewnętrznej w czasie badania wstępnego podlega weryfikacji w oparciu o testy kontroli, gdzie faktycznie sprawdzamy, czy procedura, o której nam klient badania opowiada, faktycznie funkcjonuje w rzeczywistości i jest ona stosowana we wszystkich przypadkach i zapobiega ona faktycznie powstaniu błędu, tudzież popełnieniu jakiegoś oszustwa. Oczywiście w czasie tego badania też, jeżeli biegły w jakimś obszarze nie decyduje się na przeprowadzenie testów kontroli, dokonuje też takich prób na dokumentach, gdzie sprawdza po prostu zgodność zapisów w księgach z określonymi dokumentami. No i generalnie każdy etap badania kończy się jakimś podsumowaniem i przekazaniem odpowiednich rekomendacji. U nas to faktycznie wygląda w ten sposób, że jeżeli są jakieś bardzo kluczowe kwestie, które wymagają wyjaśnienia przed badaniem wstępnym albo które wymagają wdrożenia jakichś usprawnień w spółce, bo zidentyfikowaliśmy, że jakaś kontrola w jakimś etapie funkcjonowania spółki jest niewystarczająca, to takie rekomendacje dla zarządu przygotowujemy również w formie listu po badaniu wstępnym. Gdzieś między badaniem wstępnym a badaniem zasadniczym z reguły, ze względu tutaj na obowiązkowy okres, który wskazuje nam ustawa o rachunkowości, jest etap obserwacji, inwentaryzacji. Tutaj w szczególności mamy na myśli obserwację inwentaryzacji zapasów, gdyż zapasy są takim jednym z kluczowych z reguły elementów sprawozdania finansowego. Jeżeli te stany są istotne, to biegły lub członek zespołu audytorskiego uczestniczy w inwentaryzacji zapasów, aby poprzez dokonanie obserwacji całej procedury, którą Państwo macie w swoich spółkach i dokonaniu określonych przeliczeń, czyli weryfikacji tego, co Państwo i Państwa zespoły spisowe zliczyliście poprzez powtórne przeliczenie, jest w stanie odnieść się do tego, że faktycznie zapasy na dzień bilansowy czy na dzień dokonania spisu istniały. Więc to jest kluczowa procedura, której co do zasady nie da się zastąpić innymi procedurami audytowymi, dlatego też jest bardzo istotne, aby wyboru biegłego rewidenta i podpisania z nim umowy dokonać w takim czasie, aby umożliwić mu udział w obserwacji inwentaryzacji. Brak takiego udziału w przypadku, gdy stany są istotne, co do zasady równoznaczny jest z zastrzeżeniem w opinii. No i następnie przechodzimy do takiego etapu, na którym faktycznie jest najwięcej takiej pracy bezpośredniej u Państwa, co nie znaczy, że faktycznie na tych etapach wcześniejszych gdzieś praca nie występuje, która jest u Państwa niewidoczna. To jest badanie zasadnicze, czyli badanie w tym momencie, kiedy Państwo sporządziliście już sprawozdanie finansowe, macie Państwo wszystkie księgowanie niezbędne dokonane, przedstawiacie Państwo dane biegłemu, który je weryfikuje. I ten etap również oczywiście jest poprzedzony odpowiednim planowaniem badania, oceną tego ryzyka i zaplanowaniem odpowiednich procedur. Ten etap planowania oczywiście odbywa się w oparciu o wszystkie stwierdzenia z oceny ryzyka, poznania jednostki i efekty testów kontroli przeprowadzonych w ramach badania wstępnego. I tutaj już weryfikujemy, dokonujemy weryfikacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, czyli sprawdzamy, czy dokonane wyceny przez Państwa są prawidłowe, czy aktywa są wykazane pełnowartość, pokazane w sprawozdaniu odzwierciedlają rzeczywistość, czyli są pełnowartościowe, czy wszystkie rezerwy, zobowiązania zostały ujęte w sposób kompletny, czy przychody zostały odpowiednio rozgraniczone w czasie, znowuż, czy koszty są współmierne do przychodów i są kompletne. Czyli wszystkie te procedury szczegółowe są na tym etapie przeprowadzane. Nie należy zapominać, że nie obejmują one tylko bilansu i rachunku wyników, ale także pozostałe elementy sprawozdania, czyli w szczególności ujawnienia w informacji dodatkowej, ale także pozostałe elementy sprawozdania, czyli cash flow i zestawienie zmian w kapitale, jeżeli jest obowiązek i sporządzania. Na tym badaniu zasadniczym, również na badaniu wstępnym, biegły musi przeprowadzić taką analizę sytuacji finansowej spółki, czyli sprawdza sobie faktycznie, czy są jakieś przesłanki, które wskazują, że może być problem z kontynuacją działalności, że jakieś inkotermsy nie są spełnione, więc tutaj dyskutujemy w tym obszarze również z Państwem, czy są jakieś ryzyka z tym związane, które wymagają ujawnienia w sprawozdaniu finansowym na przykład. I etapem takiego badania zasadniczego trzeba też o tym pamiętać, jest analiza zdarzeń po dniu bilansowym, które potencjalnie mogą wymagać dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu lub rzucają nowe światło na dane, które były wiadome na dzień bilansowy. I ten etap również kończy się takim spotkaniem podsumowującym, jeżeli nie spotkaniem, to jakąś komunikacją odnośnie listy korekt, które biegły proponuje do wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Po zapoznaniu się z argumentacją biegłego, jego listą korekt, spółka decyduje, czy wprowadza te korekty, czy ich nie wprowadza i następnie modyfikuje odpowiednio w oparciu o sugestie biegłego sprawozdanie finansowe, które podlega takiej powtórnej weryfikacji biegłego jeszcze przed podpisaniem, tak aby faktycznie wszystkie dane były zgodne z rzeczywistością. No i następnie umawiany jest termin, w którym sprawozdanie finansowe jest podpisywane i wydawana jest opinia. To pokrótce faktycznie takie etapy badania. To, co chciałam szczególnie podkreślić, to kluczowe elementy, które są niezbędne dla sprawnego przebiegu tego badania, to jest faktycznie komunikacja między biegłym a klientem badania. Aby faktycznie wszystko terminowo przeprowadzić zgodnie z wcześniejszym oznaczonym harmonogramem, to dla nas po prostu kluczowa jest kwestia komunikacji, gdzie w sytuacji, gdy się coś wydarza nieprzewidzianego, po prostu jesteśmy w stanie jak najszybciej zareagować odpowiednią modyfikacją jakiegoś planu, podpowiedzeniem jakiegoś rozwiązania, więc tutaj zachęcam faktycznie do takiej otwartej komunikacji z biegłym, ale też tego, aby to badanie było odpowiednio zaplanowane w czasie, tak aby zarówno po stronie klienta badania, jak i po stronie biegłego było odpowiednio dużo czasu w harmonogramie, żeby sprawnie obie strony były w stanie się w 100% zaangażować w ten proces w wyznaczonym wcześniej czasie, bo trzeba pamiętać, że faktycznie audytorzy mają swoje grafiki dość mocno napchane w tym sezonie takim głównym, czyli gdzieś tam styczeń, marzec, więc jakiekolwiek przesunięcie w tym czasie jest bardzo trudne. No i też faktycznie te terminowe przygotowanie danych do audytu naprawdę jest kluczowe, ponieważ jeżeli przedstawiają Państwo, zdarza nam się to czasami, że po prostu spółki nie są przygotowane do audytu i przedstawiają jakieś dane wstępne, następnie jest bardzo dużo korekt po stronie samej spółki, co tylko po prostu wydłuża sam proces badania, no i de facto utrudnia faktycznie te procedury, wymaga powtórnego przebadania i weryfikacji wielu pozycji. I takim standardem u nas, aby te wszystkie procedury jak najlepiej w czasie przeprowadzić, jest to, że my do naszych klientów z odpowiednim wyprzedzeniem wysyłamy taką checklistę, na podstawie której klient ma świadomość, o jakie rzeczy pytamy, o jakie prosimy do przygotowania, więc można odpowiednio się przygotować z wyprzedzeniem, podzielić zadania w swoim zespole. No i tak jak mówię, stawiamy tutaj szczególną uwagę na komunikację z naszymi klientami, tak aby wszystko przeprowadzić sprawnie i jak najmniej obciążać dział księgowości. Oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Możemy przejść dalej, Piotrze. Piotrze, nie słyszę cię. Halo? Tak, teraz jest w porządku. Dobrze, no a teraz przejdziemy do następnego etapu, czyli konsekwencji nieprzeprowadzenia audytu. To taką najbardziej drastyczną konsekwencją, której spółki powinna, nie przeprowadziła badania swojego sprawozdania finansowego, no jest po prostu niemożnością wypłaty dywidendy. Jest to no, jakby największa taka jakby konsekwencja dla udziałowców. Reguluje to artykuł 56 ustawy o rachunkowości, on tak elokwentnie mówi, ale na końcu mówimy, że podział lub proficie wyniku finansowego dokonany bez spełnienia tego warunku, czyli obowiązku badania, jest nieważny z mocy prawa. Zatem udziałowcy jakby powinni, jeżeli powinni, a nie przeprowadzili takiego sprawozdania, oprócz tego przykładowo, gdy na przykład wypłacili takie dywidendy niezgodnie z przepisami, są obowiązani do ich zwrotów. Również niemożność wypłaty dywidendy wynika z przypadku, w którym przeprowadziliśmy audyt, ale on był negatywny, czyli opinia była albo negatywna, albo odmowa wydania opinii. Również w tym przypadku skutkuje to niemożnością wypłaty dywidendy. No i następnymi konsekwencjami jakby nieprzeprowadzenia audytu jest, że sprawy finansowe niezatwierdzone przez audytora nie powinno być formalnie przedstawione zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia, więc takie sprawozdanie nie powinno być zatwierdzone, a brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego uniemożliwia jego złożenie do KRS-u. Tylko możemy go złożyć tylko jako sprawozdanie niezatwierdzone, również do Urzędu Skarbowego, co rodzi dalsze konsekwencje karno-skarbowe. Tak więc widzimy, że ta niepoprawność jakby rozciąga się nie tylko na dywidendę, ale również na konsekwencje w zakresie KRS-u, który jest widoczny, jak również do Urzędu Skarbowego. No, następnymi negatywnymi konsekwencjami jakby dla kierownictwa, czyli dla zarządu spółki, jest jakby konsekwencje karne w stosunku do kierownika jednostki za niedopełnienie obowiązku poddania sprawozdania finansowego. Są to jakby najczęściej są to formy grzywny lub mogą być kary ograniczenia wolności. Ale zarząd w tym przypadku ma oprócz odpowiedzialności karnej może wystąpić również odpowiedzialność dyscyplinarna pracownicza w stosunku do członków zarządu oraz odpowiedzialność cywilna. Następnymi jakby następnymi konsekwencjami, bo może się zdarzyć taki przypadek, że na przykład nie poddaliśmy sprawozdania finansowego, które na przykład od 4 lat miało obowiązek badania, tak? A nie poddaliśmy i nie wypłacaliśmy dywidendy, tak? I w takim przypadku jakby jeżeli jednostka miała obowiązek poddania sprawozdania finansowego za poprzednie lata, ale tego nie uczyniła, powinien być w opinii objaśnienie dotyczące zaistniałej naszej sytuacji. A w niektórych przypadkach nawet może być zastrzeżenie lub odmowa wydania opinii, jeżeli były wypłacone dywidendy. No, u nas takim standardem jest, że do 5 lat wstecz się cofamy, czyli do 5 lat wstecz od złożenia w KRS-ie. No i te objaśnienia, jeżeli na przykład 5 lat temu było obowiązek badania, w jednym tylko roku był obowiązek badania, a spółka tego nie dopełniła, no to takie, mimo że to było 5 lat temu, taka informacja będzie zawarta w opinii. Tak więc jakby każdy użytkownik bez sprawozdania będzie wiedział, że spółka, jeżeli później poddawa to badaniu, że ileś tam lat temu wstecz jakby nie dopełniła tego obowiązku. No co świadczy też o pewnej jakości sprawozdania. Tych takich najbardziej jakby negatywnych konsekwencji nie przeprowadzam tytułu. To były te. No, nie, może bardziej optymistycznie podsumujemy może korzyści z przeprowadzonego. No i takimi korzyściami do jakby najważniejszymi to jest zbudowanie dobrego wizerunku firmy na rynku. Tak, firmy są bardziej zwiększenie wiarygodności biznesowej w oczach potencjalnych kontrahentów, inwestorów oraz banków. Musimy wiedzieć, że te sprawozdania teraz są ogólnodostępne, no i w ciągu 15 minut jesteśmy zweryfikować, czy spółka złożyła sprawozdanie, czy poddała badanie, jaką miała opinię. Jakby ten dostęp do tych informacji finansowych jest bardzo szybki. Jakby każdy, już teraz nie tylko jakby osoby zainteresowane, ale każdy kontrahent jest, jakby weryfikuje, z kim ma prowadzić jakby działania, współpracę i dlatego weryfikuje też jakby tą opinię, weryfikuje to jakość tego sprawozdania, które zostało złożone. No banki to już jakby z obowiązku to weryfikują. No i też podglądają się, tak, czy to sprawozdanie jest, czy ma obowiązek badania, czy jest rozbudowane, czy spełnia wszystkie wymogi, czy na pierwszy rzut oka może nawet czasami sprawi, że pełnych wymogów informacyjnych takie sprawozdania mogą nie zawierać. Dlatego zachęcamy do przeprowadzania tych audytów, mimo że czasami spółki nawet nie mają obowiązków, ponieważ jakby potencjał korzyści z tego i ta jakość jakby przewyższa koszty nad tym. Korzyści z przeprowadzonego audytu są również, bo jakby te korzyści to jest potwierdzenie prawidłowości raportowanych danych do KRS-u, do urzędu skarbowego. Spółki często raportują dane do spółek matek. Również dane raportowane do kierownictwa są poprawne i prawidłowe. No, następną korzyścią jest jakby taka sprawdzenie aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jakby poprawności, tak, że oprócz jakby dobrych wyników mamy też jakby poprawność księgową, która idzie za tym, tak, która jakby buduje to jakby dobry wizerunek przedsiębiorstwa. No a taką korzyścią jest jakby wykrycie, jakby z przeprowadzenia audytu jest również, że wykrycie drobnych nieprawidłowości przez audytora ogranicza jego późniejsze dużo bardziej negatywne skutki. No tutaj wobec urzędów skarbowych, SUS-u, banków, a także sądu, więc lepiej, jeżeli audytor to na samym początku jakby wskaże, że jakieś błędy, potencjalne jakieś jakby nieprawidłowości, niż później jakby za 2 lata urząd skarbowy przyjdzie na kontrolę i zweryfikuje niepoprawność i jeszcze naliczy nam dużo odsetek karnych. A w sądzie niestety te dane, które składamy, są już jakby na wieki. Te dane już są ogólnodostępne i tam nie możemy już ich wykreślić, możemy już tylko uzupełnić. Więc jakby też to ma istotne i ważne znaczenie. No również taką korzyścią jest, że wskazujemy słabości w systemie kontroli wewnętrznej, które wskazujemy, spółka może wykorzystać do poprawy sposobu funkcjonowania w przedsiębiorstwie, czyli jeżeli audytor zwrócił uwagę na pewne niedoskonałości, zawsze spółka może poprawić swoją jakość tej kontroli wewnętrznej, którą przeprowadza. No i jedną z takich korzyści jest, że zewnętrzna kontrola przedsiębiorstwa ogranicza skalę potencjalnych nadużyć w przedsiębiorstwie. W myśl zasady ufaj, znaczy sprawdzaj. Więc jakby takie podstawowe, najważniejsze korzyści z przeprowadzonego audytu żeśmy tutaj wymienili. I następnie tak, nasza prezentacja dobiega końca i więcej informacji zachęcamy do czytania jakby naszych newsletterów, zapisania się, artykułów. Również mamy szerokie publikacje, które różnego rodzaju typu publikujemy do przeglądania naszych wydarzeń i świadczonych przez nas usług. Jeżeli są jakieś pytania, to prosimy tutaj pisać na czacie, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszam również na pozostałe webinaria, wszystkie są dostępne na naszej stronie internetowej. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania tutaj, to zachęcamy do pytań, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak, tutaj na tym slajdzie pozostawiamy też nasze dane kontaktowe i w przypadku, gdyby pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości w zakresie świata audytu, czy to rachunkowości, to zachęcamy do kontaktu z nami. Pytań widzę, że żadne pytania nie pojawiają się na czacie. Więc dajmy sobie jeszcze chwilkę, jeżeli ktoś miałby ochotę, to zapraszamy. A jeżeli nie, to będziemy, myślę, pomału kończyć. Dziękujemy za udział w dzisiejszym webinarze. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć Państwu ten świat audytu i przekonać do tego, że audyt to nie tylko ten taki ustawowy obowiązek, tylko szereg korzyści płynących, dodatkowych z tego. Faktycznie zachęcamy do tego, żeby tak postrzegać audyt i korzystać z wiedzy, doświadczenia biegłego, który faktycznie współpracuje z wieloma firmami, ma doświadczenie w wielu branżach i jest w stanie po prostu być również doradcą i pomóc przedsiębiorstwu w rozwiązaniu jakichś jego potencjalnych bolączek, tudzież problemów. OK, no to myślę, że mamy 12, więc pytania się nie pojawiają, więc pomału kończyć. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Dziękujemy i pozdrawiam serdecznie.